Wszystko się zmieniło, kiedy pan Bogdan przeżył śmierć kliniczną. Był aktywny zawodowo, cieszył się dobrym zdrowiem i nic nie zapowiadało tragedii. Pojawiły się wtedy zaburzenia świadomości, powracający paraliż nóg, a jeszcze do tego doszła choroba postpolio, nowotwór kości oraz problemy z biodrem. Miesięcznie senior utrzymuje się z zasiłku i po opłaceniu czynszu w DPS-ie i wykupieniu części leków zostaje mu na życie 35 zł. Mimo wielu przeciwności pan Bogdan stara się żyć i cieszyć każdym dniem. Radość odnajduje na przykład w muzyce klasycznej, której nie tylko słucha, ale także interesuje się historią i genezą powstawania utworów. Jest wielkim wielbicielem opery i uważa, że głos ludzki to najwspanialszy instrument. Dziś uśmiecha się do pięknych wspomnień, choć nie jest to łatwe w jego przypadku, gdy zdrowie w tak dużym stopniu odmawia mu posłuszeństwa.